Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam, jak zwiększyć wasze FPS-y w Fortnite, ponieważ wiem, że naprawdę bardzo dużo osób skarży się na lagi w grze oraz na to, że ma właśnie mało FPS-ów. Jeżeli ten film wam się spodoba, to możecie zostawić pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i na koniec filmu napisać w komentarzu, czy wam pomogłem. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie twórcy, czyli Matix przez 2x na końcu. Jeżeli coś zakupicie, to możecie wrzucić screena na mój serwer Discord, a wtedy otrzymacie rangę w wspierającego, także naprawdę polecam i ja już bez przedłużania przechodzę do odcinka. Okej, także zacznijmy od ustawień w samej grze, także przejdźmy sobie do zakładki ustawienia. I co? Tutaj jest bardzo wiele funkcji, które po zmianie odpowiedniej optymalizacji zwiększą wasze FPS-y w gierce. Także co? Zacznijmy sobie od trybu okna. Tutaj powinniśmy zostawić sobie tryb pełnoekranowy, który pozwala na to, że gra chodzi szybciej. Tak tu jest nawet napisane w tej notatce. Dlatego jeżeli macie monitor na przykład Full HD, to ustawcie sobie ten pełny ekran. Ogólnie możecie sobie na przykład ustawić pełny ekran w oknie, jeżeli chcecie przeskakiwać do jakichś okien podczas gry. Ale ja polecam wam pełny ekran, ponieważ wtedy wasza gra powinna działać szybciej. Dobra, dalej mamy rozdzielczość. Tutaj polecam wam ustawić taką rozdzielczość, jaką ma natywnie wasz monitor. Jeżeli jednak na przykład rozdzielczości Full HD macie lagi, no to oczywiście zejdźcie sobie z niższą rozdzielczością. Nic wam się raczej nie stanie, a gra powinna działać szybciej, także polecam wam, jeżeli macie lagi, po prostu tą rozdzielczość zmniejszyć. Dalej mamy jasność, tutaj nic nie zmieniamy, bo w sumie to nam nic nie zmienia. Dobra, jakość grafiki. Jeżeli macie mało FPS-ów, to polecam wam ustawić ją na niską i dać sobie 100% rozdzielczości 3D. Wszystkie tu ustawienia na niskie i tak powinny być dobrze zoptymalizowane i powinno wam to zwiększyć FPS-y. Jeżeli jednak na rozdzielczości 3D na 100% ustawionej macie mało FPS-ów, no to po prostu sobie tą rozdzielczość zmniejszcie. Minimalna to 25, ale są to praktycznie same piksele, dlatego no tak 80 to jest moim zdaniem minimalna granica, ale jeżeli nie macie już na tych niskich ustawieniach lagów, to polecam wam zostawić sobie na 100%. Tutaj jeszcze wrócę sobie do góry, tu mam jeszcze limit klatek na sekundę. Ustawcie sobie tutaj tyle, ile wasze FPS-y, ile macie stabilnych FPS-ów, takich, które wam nie skaczą góra-dół, to sobie tutaj ustawcie właśnie tyle klatek, ile macie stabilnych FPS-ów. Ja ogólnie na przykład na moim komputerze mogę mieć nawet 300 klatek, bo tyle mi mój komputer wyciąga, ale nie ma to w moim przypadku sensu, ponieważ mam na przykład 144Hz monitor, dlatego mam 144 klatki. Więc jeżeli wy macie na przykład taki sam monitor jak ja, czyli macie 144Hz, to zostawcie sobie tyle klatek. Jeżeli jednak macie lagi, to po prostu na przykład zablokujcie sobie na 60, żeby wasze FPS-y po prostu nie skakały, bo wtedy będziecie mieć lagi. Okej, na końcu mamy w sumie chyba najważniejsze ustawienia. Mamy tutaj synchronizację pionową, która powinna być wyłączona. Moim zdaniem powinniście ją wyłączyć. Rozmycie też powinniście wyłączyć. Wyświetlanie FPS-ów możecie sobie włączyć, żeby sprawdzić, czy wasze FPS-y są stałe, czy też nie. Tutaj mamy tryby renderowania, o których za chwilę. Generalnie jeżeli macie lagi, to polecam grać to DirectX 11, ponieważ tutaj nawet pisze, że DirectX 12 nie jest jeszcze tak zoptymalizowany. Jeżeli jednak chcecie, możecie sobie grać ten DirectX 12, on jest jeszcze w wersji beta, ale możecie sobie na nim grać. I mam jeszcze tryb wydajności, do którego zaraz przejdziemy, ponieważ jest to w ogóle oddzielny tryb, który znacząco zwiększy wasze FPS-y. Tutaj mamy jeszcze wyłączone renderowanie wielowątkowe, to oczywiście sobie włączcie. I debugowanie po błędzie karty możecie wyłączyć, to wam nie jest potrzebne, ponieważ tu nawet pisze, że to obniży płynność, że obniży waszą wydajność w gierce, dlatego polecam wam debugowanie po błędzie karty po prostu wyłączyć. Okej, tutaj mam jeszcze tryb renderowania. Tu mamy tryb renderowania wydajność w wersji alfa. Polecam wam sobie to włączyć i teraz przejdziemy do tego, jakie ustawienia wybrać w trybie wydajności i jak maksymalnie zwiększyć wasze FPS-y właśnie na tym trybie. Okej, także ja już sobie ustawiłem tutaj performance mode, czyli oczywiście nasz tryb wydajności. Jak widzicie, niektóre opcje już tutaj domyślnie są wyłączone, także to nam nawet ułatwia sprawę. I tak, jak ustawić sobie ustawienia na najlepsze FPS-y na performance modzie? Polecam tak, dać wam odległość widzenia na epicką, ponieważ no waszych broni praktycznie nie będzie widać i ogólnie to rozwala trochę tekstury na tym modzie. I może być też tak, że na przykład z daleka nie będziecie widzieć broni, które wam się respią podczas lotu. Także no będzie to dodatkowe utrudnienie, dlatego polecam to ustawić na epicką. Jeżeli macie lagi, możecie to oczywiście sobie zmniejszyć. Tutaj jakość tekstury jest na niską, jakość modeli ustawiamy na niską. Synchronizację pionową standardowo wyłączamy, wyświetlanie możemy włączyć
i tutaj więcej opcji w sumie nie ma, także to by było na tyle. Tutaj po prostu dajemy epicką, niską, niską i tutaj wyłączamy synchronizację i gra będzie chodziła 100 razy lepiej, nasze tekstury może nie będą takie piękne jak na zwykłym trybie DirectX 11, ale na pewno zwiększy nam to FPS-y. Pierwszym sposobem na zwiększenie waszych FPS-ów w Fortnite przez ustawienia Windowsa jest wejście sobie tutaj w tą lupę wyszukiwania, tutaj sobie wpisujecie ten komputer, wchodzicie w to, tutaj klikacie prawym przyciskiem myszy właściwości i tutaj wybieracie zaawansowane ustawienia systemu. Kiedy tu sobie wejdziecie w wydajności, klikacie ustawienia i tutaj odznaczacie dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności. Kiedy to klikniecie, klikacie zastosuj i OK. Ja tego nie będę klikał, ponieważ mam dobry komputer i mi jest to niepotrzebne, ale uwierzcie mi, że dzięki temu sposobowi i w sobie przyspieszycie Windowsa i również gierki, także naprawdę wam to polecam. Także kolejnym sposobem na zwiększenie FPS-ów jest wejście sobie znowu w panel wyszukiwania. Tutaj wpisujemy edytuj, plan zasilania, wchodzimy w to, cofamy się do opcji zasilania i tutaj w planach preferowanych wybieracie sobie najwyższą wydajność. Uwierzcie mi, że to również zwiększy wasze FPS-y. Kolejnym sposobem jest wejście sobie w ustawienia. Tutaj wybieracie sobie opcję granie. Tutaj przechodzicie do trybu gry i w trybie gry włączacie go po prostu, ponieważ to również zwiększa wasze FPS-y. Po czym wchodzicie sobie tutaj w ustawienia grafiki, tutaj wybieracie aplikacja klasyczna, klikacie przeglądaj i tutaj wchodzicie sobie w wasz folder z grami, w moim przypadku są to gry, potem wchodzicie sobie w Fortnite, Fortnite Game, Binares, Windows 64 i tutaj wybieracie Fortnite Client Windows 64 myślnik Shipping, czyli waszą aplikację, która tutaj waży najwięcej. Klikacie to dwa razy, wchodzicie w opcje i wybieracie tutaj wysoka wydajność, po czym klikacie zapisz. I teraz wasza aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności. Dalej znowu możemy sobie wpisać ustawienia. Gdy już jesteśmy w ustawieniach, przechodzimy do aplikacji. Tu wybieramy aplikację autostartu i tutaj najlepiej wszystkie niepotrzebne wam aplikacje sobie wyłączyć, ponieważ są to oczywiście aplikacje, które włączają się razem ze startem waszego systemu, dlatego gdy sobie niepotrzebne aplikacje powyłączacie, to i wasz Windows będzie się szybciej ładował i będziecie mieć więcej FPS-ów w grach i oczywiście nie będzie wam się zamulał cały komputer, ponieważ w tle po prostu nie będą chodziły niepotrzebne aplikacje, dlatego polecam wam wszystko, co wam tutaj niepotrzebne wyłączyć. Także kolejnym sposobem jest znowu wejście sobie w panel wyszukiwania. Tutaj wpisujecie aplikację tle, klikacie Enter, wchodzicie sobie tutaj i klikacie zezwól aplikacjom na działanie w tle na wyłączone. Teraz wyłączają wam się wszystkie aplikacje, które działają w tle, są to głównie aplikacje z Windowsa. Oczywiście z tych aplikacji dalej możecie korzystać, tylko nie będą one działały w tle, przez co mogą one zmniejszyć zużycie energii, tak jak tutaj jest właśnie napisane, więc powinny też zwiększyć wasze FPS-y. Także co, krok myślę bardzo prosty i mam nadzieję, że również FPS-y wam zwiększy. Kolejnym sposobem w tym odcinku jest znowu wejście sobie w panel wyszukiwania. Tutaj wpisujecie sobie menadżer urządzeń, wybieracie to. Tutaj przechodzicie do karty graficzne, klikacie na waszą kartę, prawy przycisk myszy właściwości, przechodzicie do zakładki sterownik i klikacie aktualizuj sterownik, po czym wybieracie wyszukaj automatycznie sterowniki. Jak widzicie, dla mojej karty są zainstalowane najlepsze sterowniki, ale być może u was nie są, dlatego wtedy pobierzecie sobie najnowsze sterowniki, które wam oferuje Windows, jak i wasz producent do waszej karty graficznej i to na pewno zwiększy wasze FPS-y. Kolejnym sposobem jest wejście sobie w panel sterowania Nvidia, który otwieracie klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit. Tutaj sobie wchodzicie w wyreguluj ustawienia obrazu i tutaj z jakości zjeżdżacie sobie na wydajność, wstosuj preferencje użytkownika, po czym klikacie zastosuj. Dalej przechodzicie sobie do zarządzania ustawieniami 3D i tutaj filtrowanie tekstur z jakości zmieniacie na wysoką wydajność, a tryb zarządzania energią zmieniacie na preferuj maksymalną wydajność. Ok, także dalej mam coś dla osób, które tak jak ja mają kartę graficzną od firmy AMD. Klikacie sobie prawym przyciskiem myszy na wasz pulpit i tu powinniście mieć coś takiego jak AMD Radeon Software, wchodzicie sobie w to i tutaj przechodzicie sobie do zakładki gry, po czym wybieracie Fortnite'a, tutaj w profil grafiki wybieracie sobie gry, po czym zmieniacie tak, Radeon Chill to wszystko wyłączacie, zwiększ szczegółowość obrazu to wyłączacie i zostawiacie tylko Radeon Anti-Lag, potem wchodzicie sobie w zaawansowane, tutaj anti-aliasing to wszystko zostawiacie, filtrowanie zostawiacie, jakość filtrowania tekstur bierzecie na wydajność i optymalizacja formatu powierzchni to włączacie. Tutaj bierzecie sobie optymalizacja AMD, przechodzicie sobie wyżej, AMD FreeSync bierzecie optymalizację AMD, tryb skalowania bierzecie sobie środek,
i tutaj wszystko zostawiacie już tak jak jest. No i ostatnim już krokiem w tym filmiku jest sobie wyszukanie takiej frazy jak oczyszczanie dysku, klikacie Enter, wybieracie dysk, na którym macie waszego Fortnite'a, bądź też dysk systemowy, jeżeli chcecie przyspieszyć system. Polecam wam w sumie wyczyścić sobie wszystkie dyski tym programem, klikacie OK. I tutaj zaznaczacie sobie wszystko, co nie jest wam potrzebne, a zabiera wam miejsce, także pamięć podręczna, optymalizacji dostarczania, kosz, miniatury, pliki tymczasowe, wszystko co wam zabiera miejsce i tego nie potrzebujecie, to sobie to po prostu oznaczacie, potem klikacie oczyść pliki systemowe i klikacie OK. I wszystko powinno wam się wyczyścić, możecie sobie jeszcze odświeżyć pulpit po tym i wszystko powinno działać. No i to by było na tyle w tym filmie, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, napiszcie w komentarzu, czy wam pomogłem. Pamiętajcie jeszcze o moim kodzie w sklepie twórcy, czyli Matyk przez 2x na końcu. Jeżeli coś kupicie, możecie wbić na mojego Discorda, do którego link jest w opisie i wrzucić tam screena z zakupu, a wtedy dostaniecie specjalną rangę wspierającego. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!